Cześć Wam. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o trzech roślinach, a właściwie to o dwóch, ponieważ tylko dwie z nich znalazłem, ale trzecia jest bardzo podobna. W ogóle na pierwszy rzut oka rośliny te, właściwie to krzaczki, wydają się do siebie bardzo podobne. Tutaj trzymam urwaną gałązkę jednego krzaczka, a tutaj rośnie drugi krzaczek, który jest bardzo podobny. Oczywiście może nie z liści, ale szczególnie z jagodek. Jeżeli urwiemy jedną i drugą, no to wielkościowo one są dosyć do siebie podobne. Kształt może jest nieco różny, jednak niesprawne oko mogłoby się pomylić. Co to jest za roślina? Otóż jest to szakłak pospolity, który jest trujący. Ale sprawdźmy, czy jest na pewno trujący. Co poczułem? Zdecydowaną gorycz, która wskazuje na to, że ta roślina raczej nie jest jadalna, a nawet jakby była jadalna, to z całą pewnością nie chciałbym jeść. Co to jest? Jest to szakłak pospolity. Czasami bywa mylony z kruszyną pospolitą. A dlaczego? Ponieważ właściwie te rośliny są do siebie zbliżone, zarówno ze względu na wygląd, ale także na skład. Czym jednak wyróżnia się szakłak w porównaniu z kruszyną pospolitą, której teraz nie znaleźliśmy? Przede wszystkim chodzi o kolce, które znajdują się na gałązkach tejże rośliny. Tutaj mamy kolec. Często też kolce pojawiają się na rozwidleniach roślin. Kruszyna pospolita nie posiada takich kolców. Natomiast co to jest za roślina? To jest oczywiście dereń. Ale ktoś powie, ale przecież dereń jest kolorowy. Właściwie to czerwony. A to jest czarny. Dlaczego? No to jest inna odmiana derenu. Jest to dereń świdwa. Jest to roślina oczywiście jadalna. W chwili obecnej jest to w formie nie do końca dojrzałej. Jak można zauważyć, jego kulki nie są wybitnie czarne, jeszcze są zielone, więc nie nadają się do spożycia. No ale wybierzmy jakiś owoc, który byłby w miarę ładny, w miarę dojrzały i zadegustujmy, jaki jest smak. Cierpki, ponieważ deren generalnie jest cierpki i nieco gorzkawy. Te owoce są jeszcze niedojrzałe. Prawdopodobnie gdy dojrzeją będą lepsze. Gdy spróbowałem tego owoca, wyczułem natychmiastową gorycz, która bardzo mi się nie podobała. Natomiast ten owoc jest jeszcze w miarę zjadliwy, tylko w formie niedojrzałej. No jednak, jak odróżnić tą roślinę, czyli szakłaka pospolitego od tego derenia. Przede wszystkim zauważyć można, że owoce jeszcze zielone, no właśnie są zielone. Natomiast jeżeli weźmiemy szakłaka, to się okaże, że owoce są tylko nieco zielone, ale widać w nich wyraźną czerwień. Kolejna sprawa. Dereń rośnie w gałązce, w jednej gałązce, tak jak bezczarny. Natomiast jeżeli chodzi o szakłaka, jak widać, ma pojedyncze przyrosty do gałązki. Kolejna różnica. Jak widzicie, dereń ten zmienia kolor na jesień na czerwony. Jego liście się czerwienią. Jeżeli urwiemy jedną gałązkę, to możecie zauważyć, że jego łodygi się czerwienią. Jego łodygi się czerwienią, przez to często w zimie bardzo ładnie to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o tą roślinę, no to tego w ogóle nie widać. Ona zachowuje, nie zmienia koloru. Wciąż czuję gorycz tego szakłaka. Generalnie do czego się tego szakłaka wykorzystuje, bo to nie jest tak, że jak roślina jest trująca, to już w ogóle się do niczego nie nadaje. Ma charakter przeczyszczający.
Zatem, gdy mamy jakieś zatrucie pokarmowe, to możemy się tej rośliny najeść i nas z całą pewnością przeczyści. Dawką śmiertelną jest 30 takich owoców. 30 takich owoców. Oczywiście nie dawką śmiertelnie trującą, tylko dawką trującą, po której będziemy mieli silne biegunki. Zatem nie jest to roślina jakaś bardzo mocno trująca, zatem ją sobie spróbowałem, chociaż jest kompletnie niesmaczna i bardzo gorzka.